współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem postofiarnym. To znaczy pojęcie ofiary w sensie religijnym jest dla nas praktycznie obce. Jest pojęciem należącym do minionych epok. Niech się cieszy zgromadzenie niebieskie, a hymn pochwalny niech przywita triumf Pana zmartwychwstałego. Czy w takim razie możemy mówić o ofierze w Eucharystii? Niech się ucieszy ziemia zanurzona w nowym świetle. Wspaniały blask Króla zwyciężył ciemności, ciemności tego świata. Czy w takim razie możemy mówić o ofierze w Eucharystii? Czy to będzie zrozumiałe? Biblia zaprasza nas do tego, aby wejść w wymiar ofiarny. Jakkolwiek by to dla nas, współczesnych ludzi, było czymś obcym. Zacytuję psalm 150. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. Bóg zajaśniał z Syjonu korony piękności. Bóg nasz przybył i nie milczy, przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica. Wzywa z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Ten psalm jest pełny obecności Boga. I kończy się fragmentem, zdaniem, które mówi o tym, że Bóg zawarł ze swoim ludem przymierze poprzez ofiarę. To dokonało się na Synaju. Można to dokładnie przeczytać w Biblii, opisy, kiedy Mojżesz i 70 weszło na górę i tam spożywało ofiarę pochwalną, ofiarę przymierza, pojednania. I was in Moscow and I remember that I asked them what the red star stood for. And I remember that our tourist guide said they stand for the five continents and it's red because it's going to take blood in order for the whole world to become communist. And you know, right down here in Mexico, I'm a great admirer of the Aztec civilization, and I like to read everything I can on the Aztecs because I did my theme in college and my graduation paper on blood sacrifice among the Aztecs. Did you know that the Aztecs used to take 20,000 people a year and slaughter them on their altars to their gods? Bloodshed! Where did they get such an idea? And did you know that in the Golden Bough, Frazer, which is one of the great classic works in anthropology, says that they've never found a tribe anywhere in the world or a people anywhere in the world that did not practice at some time or other blood sacrifice. And most societies have at one time or another practiced human sacrifice. Where did they get the idea of blood being shed to atone for sin to their gods? Jako chrześcijanie sprawujemy Eucharystię, która jest wypełnieniem ofiary złożonej przez Mojżesza na górze Synaj. Jest to ofiara w Jezusie Chrystusie, ofiara Jezusa Chrystusa, ofiara złożona przez Chrystusa na krzyżu. W każdej Eucharystii, którą Chrystus nam powierzył, wspominamy tę ofiarę i ta ofiara staje się w nas, wśród nas, w naszej społeczności,
w naszej wspólnocie Kościoła, która składa Eucharystię, która celebruje Eucharystię, ona staje się rzeczywistą, staje się obecna. I w tym sensie jesteśmy częścią tej ofiary. I poprzez tę ofiarę odnawia się w nas także przymierze z Bogiem. I ogromnie tutaj może nam pomóc inny tekst z Nowego Testamentu, to znaczy list do Rzymian, rozdział 12, w którym mówi święty Paweł: a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, przez wnętrzności miłosierdzia Bożego, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Gdzie to słowo służba Boża, po grecku latryja, to jest właściwie cześć, cześć boska. Stąd po rosyjsku mówi się bogosłużenie. A więc ofiara z naszych ciał ma być wyrazem rozumnej liturgii w dniu codziennym, liturgii Bogu. Całe nasze życie praktycznie może być liturgią poświęcone Bogu, oddanie siebie Bogu. Czyż nie jest to wspaniała rzecz, do której zaprasza nas Pismo Święte, nas, ludzi, dla których ofiara jest czymś obcym, dla których ofiara jest rzeczywistością z minionej epoki. Stańmy się ludźmi ofiary. Stańmy się tymi, którzy żyją rzeczywistością ofiary. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii świętego Jana. Ważne jest to, co mówi kardynał Cantalamessa w swojej książce, wtedy jeszcze nie był kardynałem, wydanej po polsku w 1998 roku, Chrystus, nasza Pascha, paschalne tradycje w Biblii i we wczesnym Kościele. I mówi o tym, że cała Ewangelia Jana, zresztą podobnie jak synoptyczne Ewangelie, jest tak napisana, tak ułożona, żeby poprzez poprzednie etapy przygotować właśnie Golgotę, na której Chrystus złożył ofiarę za zbawienie całego świata. I stąd w różnych miejscach, w różnych okolicznościach Jan mówi, była to Pascha żydowska, albo zbliżała się Pascha żydowska. Dlatego, że Chrystus jako Baranek Boży, Baranek Paschalny miał dokonać, ofiarować się jako nowa Pascha, Pascha chrześcijańska. I stąd rozdział 6 Ewangelii Jana, rozdział eucharystyczny, jest bardzo znaczący. Przeczytam wers 50 i 51 z tego 6 rozdziału. Jezus mówi: to jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. To właśnie wyrażenie, ciało za życie świata, ciało wydane za życie świata, ciało ofiarowane za życie świata. Tak więc, celebrując Eucharystię, jesteśmy zaproszeni do tego, aby wejść w ofiarę ciała Jezusa Chrystusa i sami przedłużać tę ofiarę w dniu codziennym.